witam Państwa serdecznie tutaj w murach Starostwa Powiatowego. Witam serdecznie Pana Dyrektora Daniela Rybaczuka, Panią Agnieszkę Siwek, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy z Państwem tutaj to spotkanie odbędą. Witam wszystkich z powiatu lubartowskiego, wszystkie Panie, niektóre znam bardziej, niektóre mniej. Bardzo miło nam gościć tutaj. Zawsze ta sala stoi otworem, jeżeli macie Państwo dobre wieści do przekazania kołom gospodyń wiejskich. My naprawdę z przyjemnością tutaj służymy, a wiem, że te dobre wieści za chwilę chyba przekażecie. Przyjechaliśmy do pań głównie, żeby zaprezentować, czym zajmuje się KSOW, czyli Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, żeby zachęcić koła gospodyń wiejskich do składania wniosków o rejestrację jako partnerów KSOW. Są korzyści z tego, że jesteście partnerami, co zaraz tutaj zaprezentujemy. Tutaj Pani Agnieszka przytoczy, pokaże, jak wypełniać wnioski do działań, żeby pozyskiwać dofinansowania z KSOW. Ja teraz troszeczkę w skrócie powiem paniom o wypełnianiu tego formularza wniosku, ponieważ zakończyliśmy już ocenę wniosków z konkursu numer 4 na 2020. Pojawiały się również takie wnioski, które były składane, tak jak pan dyrektor powiedział, na działania, na które nie zostały zarezerwowane środki akurat dla naszego województwa. Mamy nadzieję, że pod koniec tego roku również zostanie ogłoszony kolejny konkurs, kolejna edycja takiego konkursu i wtedy będą panie mogły ubiegać się o zrefundowanie tych swoich inwestycji, tych swoich planów, które Pani chcą zrealizować. Wtedy myślę, że też z takim cyklem szkoleń udamy się do powiatów i przedstawimy, na jakiej zasadzie będzie odbywał się nabór tych wniosków, jakie będą działania, jakie są zarezerwowane kwoty na poszczególne działania oraz jak wypełniać formularz wniosku i załączniki do niego dołączone. Dzisiejszym, 18 czerwca, w powiecie lubartowskim, w pomieszczeniach Starostwa Lubartowskiego odbyło się spotkanie zainicjowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Celem spotkania było przedstawienie zadań konkursów, które zostały zrealizowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w 2019 roku oraz 2020 roku. W konkursie 4 na 2020 zaopiniowane pozytywnie zostało 21 operacji. Jednym z projektów, które realizuje KSOW, jest konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, który został rozpoczęty w 2019 roku. Pierwszy półfinał odbył się 8 marca 2020 roku. Niestety na pandemię koronawirusa musieliśmy zaprzestać kolejnych edycji. Jednakże rozpoczynamy działania ku wznowieniu półfinałów. Już niedługo będą wszystkie informacje dostępne na stronie KSOW Urzędu Marszałkowskiego.
Na dzisiejszym spotkaniu podsumowaliśmy również konkurs dla partnerów KSOW, konkurs numer 3 z roku 2019 oraz tak jak już wspomniał Pan Dyrektor, przekazaliśmy również informacje odnośnie konkursu numer 4 na 2020. Także Panie poinformowane zostały o działaniach, jakie prowadzi nasz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Namawiamy tutaj również koła gospodyń wiejskich, aby rejestrowały się w bazie naszych partnerów i później taka rejestracja w tej bazie partnerów zaowocuje tym, że będą mogły Panie ubiegać się o składanie wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w kolejnych latach. Przedstawiliśmy również pokrótce, w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać formularz wniosku, w którym możemy ubiegać się o zrealizowanie operacji w ramach konkursów, które zostały ogłoszone. Mamy również taką nadzieję, że pod koniec tego roku zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu i koła gospodyń wiejskich czy stowarzyszenia będą mogły ponownie aplikować o środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację swoich operacji.